Hej, cześć, z tej strony Trix i witam was w Hearts of Iron 4. Jako już falangistyczna Polska przeszliśmy już na faszyzm, co na razie naszemu państwu idzie dobrze, bo w sumie jest świetnie, koniec. Koniec argumentów. No dobrze. Dzienna mobilizacja wynosi około 0.0. Nie, musiałem. A, bo faszystowskie bojówki schodzą, ponieważ już faszyzm jest tam. Te bojówki młodzieżowe właśnie schodzą, bo no co tam. Się kończą, no. Coś się kończy, coś się zaczyna. No, w Łodzi już nasze fabryki cywilne dalej się... No, o, mogliśmy w Warszawie zrobić. A, jeszcze mogę wyjaśnić te plus 70%, bo tu chodzi... Każdy poziom infrastruktury zwiększa nam szybkość budowania o 10%. Tu w Warszawie mamy 7, a w całej reszcie mamy 6, 5, a tutaj nawet 3. I tu 4. No więc jest nawet na przyzwoitym poziomie, to też nam jest potrzebne do supplies'ów naszych tych, na przykład żeby jedzenie im dowozić. Jak widzicie, na przykład mapa, nie surowce, tylko zaopatrzenia. Jak będzie za dużo na jakiejś prowincji jednostek, to po prostu nie wyżywimy wszystkich i będą traciły za zorganizowanie swoje. No, ale my nie mamy jeszcze ulepszonych tu jakiejś techniki artyleryjnej. To źle. Musimy sobie poradzić. Będziemy chcieli wypowiedzieć wojnę Litwie, uzasadnić cel wojenny, podbij Kowno, załóżmy. Potrzebujemy tego 48 siły politycznej i będzie uzasadniane przez 240 dni. No dobrze. Mam nadzieję, że zrobicie, nie wiem, typu więcej fabryk wojskowych albo fabryk cywilnych. Się przyda do mojej gospodarki. A jeszcze możemy zobaczyć, co robi ZSRR. ZSRR mają ogólnie czystkę i całe drzewko, żeby naprawić się po czystce. Tu mają antyfaszystowskie, antykapitalistyczne drzewko. A tutaj mają drzewko takie rozwojowo-gospodarczo-technologiczne, czy tak, jakoś tak bym nazwał. A mój ulubiony tutaj jest Homo Sovieticus. Umożliwia przeprowadzenie misji powietrznych, atak kamikadze. Idealna. No. No i też może też Trocki wrócić do władzy. I wtedy od razu nie ma wielkiej czystki, przez co nie ma tych wszystkich minusów, które dostają. Typu na przykład... sam taki najgorsza. Szybkość, nie, zorganizowanie armii minus 20%, moc przerobowa fabryk minus 8%, czas szkolenia plus 20%, maksymalna liczba dywizji ochotniczych minus 44% przez 583 dni. Znaczy można to wojenne doświadczenie tu od razu... nie, to nie tu? To gdzieś dalej się usuwa? Myślałem, że to usuwa. Nie się w stanie wojny, a przeprowadzenie wojny czasem. No to nie mam pojęcia. No. I... O, już mamy grudzień, super, super. Zwrot na prawo. Pójdziemy sobie tam dalej, może poszukiwanie ugody z Niemcami. I pakt antykomiternowski. Niemcy proponują podpisanie układu o interwencji w sprawie działań Kominternu, mający na celu szerzenie komunizmu na całym świecie, także poprzez dywersje i akty przemocy. Zawierając ten układ, zgadzamy się dzielić informacjami wywiadowczymi na temat komunistycznego zagrożenia i współpracować na rzecz zwalczania tego zagrożenia. I to nam zwiększa po prostu opinię u Rzeszy, ale tracimy u ZSRR, albo po prostu tracimy na Rzeszy, bo no. My dołączymy, bo oczywiście jesteśmy faszystowscy, już mamy po 35 sygnatariusz paktu antykomitornowskiego i tu mamy to samo.
I oczywiście by nas bardzo chętnie pewnie przyjęliby, ale my na razie nie chcemy. Pakto nie agresji. O, już prawie byśmy mogli ten. Pakto nie agresji by nam się bardzo przydał. Nas wtedy nie bili. No tu mam minus 126. Rzesza Niemiecka chce, byśmy dołączyli do ich frakcji oś. Jeśli członkowie frakcji wysyłali sobie ochotników, zostaną oni odesłani. Przewroty w ramach animozji my, Rzesza Niemiecka, zostaną automatycznie anulowane. Zmieni to poziom napięcia światowego o plus 1.07. My przyjmiemy i falangistyczna Polska dołącza do frakcji oś. I w tej chwili jesteśmy... Oni są O, a my jesteśmy Si. Super. No. Alianci pewnie są niepocieszeni, bo tym więcej do frakcji oś, tym gorzej jak dla nich, no bo będą mieli dodatkowego wroga. I teraz widzimy w sumie dokładnie, ile wszystkiego mają, no bo jesteśmy przecież razem, więc... No. Mają dokładnie 1.8 milion jeszcze do broni mogą wezwać, ale no. Tu idą w przemysłowe drzewko, tu mają lotnicze, a tu mają jeszcze pakt antykominternowski, ale oni jeszcze nie biorą chyba antysowieckiego, ale biorą pakt Ribbentrop-Mołotów będą chcieli wsiąść, ale nie wezmą się sojuszu ZSRR, tylko wojnę. Tu pewnie bliskie stosunki z Japonią zrobią, no bierzemy historyczne cele. Potem pójdą w Anschluss, zajęcie tutaj pójdą i roszczenie do ziem wschodnich niestety. Chociaż może jak jesteśmy we frakcji tak szybko, to może sobie odpuszczą mordeczko, no wiesz, tak. Może, you know. Dasz mi Słowację, sobie wezmiesz Czechy, ja wezmę Słowację, mogę ci nawet dać potem Gdańsk, w którym niestety są dwie aż fabryki wojskowe i jedna cywilna i jedna nasza jedyna stocznia. No, no wyjaśnij mordeczko. Może się nie bijmy. Aha. No dobra, ale ile nam zostało? 175 dni do całego sprzętu piechoty i wyprodukowania. Nasze wszystkie rzeczy są rozkręcone na maksa, oprócz jeszcze holowanej artylerii, która się jeszcze zwiększa. To jest ten limit wydajności produkcji. Na razie mamy 60%, potem będziemy mogli to zwiększać. Podstawowe jest 50%, a podstawowe narzędzia mechaniczne plus 10% nam dają. I Niemcy mogą już przechodzić przez nasze granice, jakby chcieli, i w ogóle jest już super. Jak tam Francuzi? No pewnie są źle, bo mamy inna ideologia. No właśnie. U nich komunizm wzrasta, jak widzę. No bo oni mają tam te powstania komunistyczne i inne tam niefajne rzeczy. Tutaj takie rzeczy. Ale byśmy mogli, jakbyśmy chcieli na przykład zwiększyć popularność nie frakcji, tylko ideologii faszystowskiej. W tej chwili jest jakieś zero czy coś takiego, ale już niebawem srebrny Legion Ameryki będzie się zwiększał, więc a w sumie jakbyśmy mogli, to czemu by nie, możemy wam wysłać, wyślij ochotników, możemy dwie dywizje wysłać. Władysław Sikorski, nie, ciebie bym tam nie lał. O, już nam się skończyło to wyposażenie lepsze, to możemy na przykład sprzęt wsparcia. Może doktrynę bym już zaczął badać. No dobrze, no to weźmy to od artylerii. To weźmiemy sobie dwóch piechociarzy. Ich uzbroimy w Romana Abrahama. Weźmiemy sobie Romana Abrahama tutaj do nich. I tą armię im wyślemy. Wyślij ochotników. Roman Abraham. I wyślemy.
pozwala sobie przysłać i już niedługo będziemy na miejscu, by im pomagać. Nie wiem, się rozjaśniło, bo nie mam już tam mgły wojny, albo po prostu dzień się zrobił, nie mam pojęcia, co się stało, że nagle jest tak jaśniej niż ciemniej, ale okej. Okay. Chyba miesiąc trwa dojechanie naszych jednostek, ale oczywiście pomożemy, na przykład, nie wiem, może na północy to pomożemy rozbić tutaj cały ten cypelek tutaj. Myślę, że to by już powaliło na łopatki całą Republikę Hiszpańską. Ale też porównajcie przemysł, ci mają 8 fabrykami. Znaczy 8 fabryk, a ci mają od 27 do 33 fabryk, więc... No. Też dewizje. Ci najmniej ile mogą mieć, to tyle mogą mieć najwięcej ci, więc... No rozumiecie. Bierzemy nasze szalone dewizje. I możemy sobie na przykład podjechać, znaczy podejść naszymi dewizjami. One powinny tam w jakimś niedługim czasie tam dojść. Niestety po drugiej stronie jeszcze są Sowieci, to są jedyne jednostki, które w jakikolwiek sposób mogą nam przeszkadzać. Ale... Tak naprawdę nie powinny nam przeszkadzać. I jeszcze wyszkolimy sobie przy okazji te jednostki. Mamy zmęczenie, bo pewnie infrastruktura nie, zaopatrzenie jest małe. A przez porty mamy za małe. Gdzie do nich? Gotów do wymaszerowania! Autosave pewnie. Poszedł szybki. I nasze jednostki jak już tu dochodzą, to w porównaniu do tych hiszpańskich, to będziemy ich rozwalać na łopatki. Słuchajcie, to już zrobiliśmy. Czy chcę bojówki młodzieżowe? Szczerze mówiąc... Nie chcę w tej chwili. Ja bym chyba polski rewanżyzm bym poszedł zrobić. I pójdziemy na atak na tą prowincję, by gadać, toczy kilka bitew w jednym czasie, więc ma minusy dość duże. My mamy niestety minusy przez dominację powietrzną wroga, ale też mamy atak z kilku kierunków i buścik. I przy okazji nasz Roman Abraham perkuje się, typu, nie wiem, jakaś walka w... No, nie wiem, na przykład piechociarza lepszego, ale też ulepszają nam się nasze jednostki, już mamy 7% do następnego poziomu. Artyleria międzywojenna nam się ulepszyła, ale mamy już 37 i możemy lepszy przemysł porobić. Co oczywiście, z czego oczywiście skorzystam. Ursus też nam się zrobił, to ta... Pójdziemy do rozproszenia przemysłu. Lepsza. No i super. W sumie nie wiem, czy oni mają. Czy mogę wam dać Lendlease? Rozpocznij program. Lendlease. Możemy wam dać trochę ten. Paliwa, bo mamy go dużo. Na przykład. Nie wiem, 7000 jednorazowo. No, od początku, dobra. Po prostu wpiszę 7000. I wyślij. Jednorazowo wam damy Lendlease. Oni się ucieszą, nie wiem. Może. Ruszamy się! Dadzą pod choinkę, może komuś. My atakujemy. Oni się wypalili z organizacji, bo nas atakowali jak jacyś frajerzy, więc... O, nie udaje nam się. Albo nie mamy zorganizowania, to też racja. Jak tam wzrasta nam? Wzrasta. W sumie to jest jedna dewizja, która nie ma... Ten pomarańczowy, taki brązowy pasek to jest siła naszych... Siła bojowa, która jest z ile mają na przykład karabinów, które są im potrzebne do tej dewizji. Jak widzicie, my mamy to prawie pełne, a oni no prawie puste, więc ich siła bojowa tak naprawdę jest prawie zerowa. I widzicie, szkolenie w specjalizacji, dowódca piechoty 7% mają, bo przez to, że walczy piechotą. I oni się wycofują, kiedy zorganizowanie spada im do jakiegoś jednego, czy może zero.
to wtedy wychodzą po prostu. Siłę mają 12%. No i w ten sposób się przepchaliśmy. W sumie możemy spróbować teraz iść. Nie, północ nam się nie uda. I tu też nam się nie uda, to może nie atakujmy nigdzie. Czy tak się przepchaliśmy. I dostaliśmy też doświadczenie armii, co jest dla nas bardzo ważne. W sumie moglibyśmy pójść tu i spróbować. Nie, nie w ten sposób. Tam, na północ pójść. I pomóc zaatakować. Jakbyśmy w sumie tak okrążyli, żeby mieli jedną prowincję typu Barcelona, to by nam bardzo pomogło. Tu na południu widzę, że idzie dość dobre, tu jedna prowincja i byście ich okrążyli, zabili im jednostki, to by było naprawdę dobre, ale tu wy możecie być zaraz okrążeni i stracicie wszystkie jednostki, co też nie jest dobre. Oczywiście. No. Ale idzie coraz lepiej w tej wojnie. I super. Możemy w sumie się przepchać tutaj, póki oni jeszcze nie mają zorganizowania, a my zorganizowanie w przeciwieństwie do nich jeszcze mamy. Bo poszło nam dobrze, dobra ofensywa poszła, ale mamy decyzję typu nie. Cenzura prac nie jest na razie nam potrzebna, ale bym zmienił rząd typu na przykład książę terroru. Nie, może nie w tej chwili. A bardziej bym przeszedł na częściową mobilizację, która z tych minusów daje nam już powoli plusy i tylko jeden minus. A co najważniejsze, fabryki dóbr konsumpcyjnych jest 65%, a tu tylko 25%. Chociaż możemy zrobić nawet gospodarkę wojenną, czyli jeszcze poziom wyżej. No i to bym pewnie zrobił. I teraz tylko 5 fabryk jest dobra konsumpcyjne, a 15 idzie na produkcję. Z czego się bardzo cieszę. Okej, już jedno wojsko się tam wycofuje. Stamtąd niestety mają boosta od okopania się, plus 4% do ataku i obrony. My mamy minus za teren, bo tam są jakieś chyba góry z tego co widzę. Jeszcze zaraz możemy zobaczyć. No, wzgórza i góry. No dobra. I czas dalej puszczamy. Okej. Idzie dość dobrze. No i na razie nam ta wojna idzie bardzo dobrze. Okej, ci już padli. Dobra. Jak najszybciej wyjdziecie tu. Gotów do wymaszerowania! A wy czekacie tylko na jeden moment. Chociaż możecie tych zaatakować, żeby... Bo w ten sposób... O, jeszcze ich przebijemy. To trochę ich zda. Ale okej. Ci są okrążeni i zaraz im supplysy spadną do zera, ponieważ... No, skąd mają je brać? Żadnego tu nie ma miasta w tym obrębie. I mają powoli już... Będą wytracali. Bijemy się! No, możecie w sumie atakować, bo jak widać oni to już w ogóle też przegrywają, chociaż... Ich jest tam trójka w porównaniu do naszej jednej dywizji. Znaczy w tej chwili to trzy się chyba biją nawet. No ale to już... Mniejsza to. I dzięki naszym polskim dywizjom... właśnie rozwalamy północ. No tu okrążyli. Bardzo dobrze. Dowódco, wycofują się! Nie, myślałem, że Barcelona jest pusta, ale... Ale jednak nie. Ale co możemy? Tu możemy się przepchać na południe. Czemu nam się nie udaje? Aż tak źle nam idzie? No w sumie zorganizowania nie mamy. Proszę się zorganizować szybko. Polski militaryzm, bardzo dobrze, i polski rewanżyzm. A potem idziemy już do drzewka, które nam zwiększy naszą ulepszy naszą gospodarkę. Pójdziemy teraz w ten sposób. Przecież możemy iść w ten sposób. Pójdziemy, by ich... O. Amerykański kongres przegłosował ustawę o neutralności. Na całym świecie widać wzrost napięcia, a w kongresie USA odbyła się zażarta debata o tym, jaką rolę ma odegrać USA na globalnej scenie. Wielu polityków obawia się, że prezydent Franklin Delano Roosevelt może potajemnie planować interwencję w wojnie Europy lub Azji. Niektórzy z nich wciąż pamiętają, jaką rolę odegrał w ich kraju
odegrał ich kraj w wielkiej wojnie i chcą za wszelką cenę uniknąć zaangażowania w konflikty międzynarodowe. Pragnąc uzyskania poparcia dla swoich programów formy gospodarczych, prezydent Franklin Delano Roosevelt podpisał ustawę o neutralności, nakładającą ograniczenia na handel z krajami toczącymi wojnę, w szczególności zakazując ona prezydentowi proponowania jakiegokolwiek wpływu wsparcia innym państwom. Niech olbrzym śpi. Mogą się, nie wiem, zapytać na przykład Belgów, jak poszła im tam neutralność podczas Wielkiej Wojny na przykład, jak im super poszło. No, ale oni tam mają przebudzenie olbrzyma, co im bardzo pomaga, a to już w ogóle mają super. Ale my im tak naprawdę całe drzewko psujemy, bo poparcie dla partii demokratycznej większe niż 95%, by to wszystko zrobić. Więc jaką tam mają już? Jakie mają poparcie już faszyści? Faszyści mają już 8% poparcie. Czyli jak wiemy, ze 100% odjąć 9 punktów procentowych, to wiemy, co wyjdzie. Aż takie wielkie minusy macie? Tak, żeby... nam idzie super. Ale tu na północy przydałoby się przepchać ich już do końca, by poszło nam lepiej. Ale w sumie widzę, że już wystarczająco długo trwa ten odcinek. Katastrofę Hindenburga porozmawiamy już. Przeczytam ją w następnym odcinku i do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć!